Wstajemy, wstajemy, budzimy się, pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się, poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się, poranek z nami żyć się chce.
Słońce wyjdzie po burzy. Pięknie nas przywitał Karol Kusy swoją piosenką. U nas to słońce wyszło już bardzo wcześnie i my też już zza burzy problemów technicznych wychodzimy. Dziękujemy, że zostali Państwo z nami, że zaczekali Państwo na nas. Obiecujemy, że było warto. Ilona Januszewska i Mateusz Nowak. Pracuję w tej stacji od 10 lat. Wiem, że nasi widzowie są bardzo wyrozumiali, bardzo cierpliwi i bardzo nam wierni. Witamy Państwa bardzo serdecznie z tych pięknych tatrzańskich regionów. Jesteśmy pod Tatrami. Dzisiaj nie zabraknie nam tutaj rozmów o tym, co warto tutaj zobaczyć, kogo spotkać, gdzie pójść, Mateuszu. No pójść można na przykład na Nosal. Na Nosalu będzie Olimpia Tryzna i z Olimpią dzisiaj będziemy się łączyć. Pójść można na przykład popływać Dunajcem z flisakami. Dzisiaj też z nimi oczywiście będziemy rozmawiać. Pójść można na przykład oczywiście na Krupówki, tak bardziej po ceperskiemu, ceprowemu, tak to się chyba mówi tutaj po góralsku. Więc naprawdę te wszystkie miejsca, o tych wszystkich miejscach dzisiaj będziemy mówić. Zabierzemy Państwa naprawdę w bardzo ciekawe miejsca. Będziemy z toprowcami rozmawiać, Ilonko. Więc myślę, że warto z nami zostać. Oczywiście to jest nasza wakacyjna trasa w programie Wstajemy. Witamy Państwa bardzo serdecznie i witamy naszych gości. I uwaga, pierwsza ciekawostka na początek, to nie są górale. Mateuszu, czyń honory, proszę przedstaw. Postaram się zrobić to dobrze. Patryk Rutkowski, szafa etnografa. Patryku, cześć. I Dominika Szołdrowska, zespół regionalny Mystkowianie Tancerka. Cześć, dzień dobry. Nie jesteście góralami, jesteście Lachami. I o kulturze lachłeskiej byśmy... Lachłeskiej, tak? Lachłeskiej. Byśmy porozmawiali. O co chodzi? Kim są Lachowie? Lachy, przepraszam. Czyli ty jesteś też Lachą? Ja jestem Lachem. Lachem, okej. Okay. To kim są Lachowie? Lach i Laszka. Grupa etnograficzna zamieszkująca okolice Nowego i Starego Sącza, właściwie Kotlinę Nowosądecką, która wyróżnia się troszeczkę na tle całych Karpat. Jesteśmy ludem karpackim, ale dzięki temu, że mamy inną gwarę, inny strój, inny zaśpiew, no to jesteśmy kulturą lachowską. Trzeba tutaj od razu powiedzieć, że są z wami również pani Angelika Szołdrowska, Sylwia Pazgan i Damian Kuras. W tych pięknych strojach dzisiaj do nas przyszliście. Ja może... Myślę, że tutaj każdy się zawsze interesuje, co oznaczają dokładnie te stroje, te kolory, te wzory. Zapytam na początek panią Dominikę, tak po babskiemu przecież, po kobiecemu, czy jest wygodnie? Mi akurat jest, ze względu na to, że już się trochę przyzwyczaiłam do tego stroju i w wielu miejscach udało mi się tańczyć, więc pogoda, nawet tak ciepła jak akurat dzisiaj, to nie sprawia mi żadnego problemu. Patryk, powiedz, bo ty też masz przepiękny strój, w ogóle co te stroje oznaczają, tak? No bo tutaj rozumiem, że Dominika ma strój, który no, coś wyraża, tak? To nie jest tak, że ten strój jest zupełnie przypadkowy. Oczywiście przede wszystkim to przynależność do naszej lachowskiej kultury, ale też różnice ze względu na stan cywilny i społeczny. U nas dziupy, czyli dziewczęta, które nie mają mężów, chodzą bez chustek na głowie, bez nakrycia. No i mężatki, czyli baby, byśmy po lachłysku powiedzieli, tak jak Dominika, mają nakrycie głowy, taki cepuś haftowany na czerwono, czasem na biało, który dostaje się podczas oczepień. Wtedy to jest ta zmiana stanu cywilnego, kiedy przechodzisz już z tej dziupy, przetwarzają tą dziopę na babę. No i chodoki u nas również, ale w męskim stroju to trochę inaczej wygląda. Ja mam strój letni, no a kolega, który jest za nami, strój najbardziej reprezentatywny, taki reprezentacyjny, który jest złożony z kaftana. Kafton to takie pokłosie dawnej mody węgierskiej, ale też mody wojskowej. No i błokicie, czyli spodnie. Może radzimy sobie, drodzy Państwo. Ja wiem, że na razie to może dosyć wygląda zabawnie, ale poradzimy sobie, nie z takimi problemami. Telewizja Republika sobie radziła. To muszę zapytać, skoro ten strój jest letni, strój, który ma kolega, jest najbardziej reprezentacyjny, na jakie okazje, na jakiego typu okazje nakładacie? Czy to jest tak po prostu, że każdego dnia możecie sobie to nałożyć?
nie jest tak łatwo. Stroje ubieramy tylko w momencie, kiedy jest rzeczywiście ku temu okazja, czyli wesela, to przede wszystkim na weselach jesteśmy w strojach, ale też chrzciny, od niedawna osiemnastki, bierzmowania, które się pojawiają, no i te najsłynniejsze chwile, czyli pogrzeby, również żegnamy naszych Lachów w strojach lachowskich. No i przy tym oczywiście muzyka i śpiew. Ale co wam powiem ciekawego, ten strój ma też taką funkcję ochronną. Chroni przed złymi mocami, na przykład czerwone korale u dziewcząt. Czerwone korale, taka funkcja apotropeiczna. Raz, że chroni przed złymi mocami. Dwa, często jest przywieszona bozia. Tutaj nasza Angelika ma Matkę Boską. I to jest taki wyznacznik tego, że już przy tych koralach możesz być całkiem bezpieczna. Patryku, to może zaprezentujemy te stroje teraz, bo mamy tutaj właśnie, tak jak Ilona wspomniała, troje modeli, więc może uda nam się te stroje zaprezentować. To może byś poprosił tutaj właśnie swoje koleżanki, żeby nam coś pokazały. Jak to wygląda? To która pań pierwsza? Pierwsza Sylwia. Chodź, Sylwuś. Czyli paninka na wydaniu. Polecamy. Młoda, gospodarstwo jest, 7 krów, można dzwonić. Proszę państwa, przede wszystkim spódnica różowiak haftowana to taka najbardziej reprezentatywna. To jest jedyny region w Polsce, który używa różowych spódnic. Więc widzę, Ilona, tobie się różowy podoba. Tutaj po bluzce zapraszamy do Lachów. Ale też gorset, który jest tylko zarezerwowany dla paninki. Haftowany bogato koralikami. No i warkocz. Warkocz, ta funkcja, która pokazuje, że jak idziesz poderwać dziopę, no to wiesz, że te dziewczyny z otwartymi głowami, nieprzykrytymi, są wolne. A druga dziewczyna, zamienimy modelki, możemy? Oczywiście. Ja przepraszam, że tak moderuję, ale zabrałem waszą rolę. Tutaj też jest róż, mężatki również w różowych spódnicach, ale obligatoryjnie głowa zakryta. Tutaj kabotek takiej mody węgierskiej. Angelika, jak nam się odwróci, to popatrzycie państwo. No, a nie takie fifidło, co mo zadek jak sydło, mówi śpiewka. Baba musi być pobaniasta, bo dawno myśleli, że baba jest taka chorutka. Jak była chudziutka, taka pobaniasta, syroka. Jak baba była taka chudziutka, to go dali za chłora. Więc doszerzają siebie też przez ubranie kilku spódnic, no i oczywiście różowiak. A tutaj Dominika w stroju również mężatki z wizyteczką, już taki mniej reprezentatywny, ale również noszony u nas strój. No i co, i chłopy? No i chyba chłopy, bo ty się ubrałeś w jakiś letni tutaj kaftanik, to by jest wygodnie, a tam kolega z tyłu. Ja czuję, Mateusz, po tobie widzę, że masz ochotę przywdziać takie wdzięki. A ja bardzo chętnie bym to ktoś przywdział, ale widzę, że tam właśnie kolega z tyłu, to tak już, my tutaj, już, szanowni państwo, tak od pół godzinki sobie spokojnie rozmawiamy, słońce nam grzeje. Patryk sobie tutaj tak na luzie w koszuli, tam jakimś tutaj właśnie kamizeleczką, a tam kolega z tyłu w pełnym rychtunku, no to co? Co tam się dzieje z tym kolegą? Zapraszamy. Najbardziej reprezentatywny strój, czyli kaftan. Nie jest to strój zimowy. Na zimę mamy kożuchy, takie basz ładne, basz bogate. Ten kaftan to jest taki, że... wiadomości od widzów od razu, bo jesteśmy na bieżąco z naszymi widzami cały czas i już mówią, co to za niesamowite stroje i która to pani była wolna, tu koledzy już pytają. Proszę państwa, bez naklicia głowy, z tyłu stoi panna wolna, panionecka po lachosku. Ale słuchajcie, co ważne, u Lachów Lach ma 3 serca, nie wiem, czy wiecie. No my jesteśmy chłodakami basz kochliwymi, no to tak mamy. Jedno tutaj oczywiście stałe, no i dwa mamy na przyporkach. U górali są parzenice, u nas to się nazywa sercówkami, przy przyporeczku 2 serca, więc jak Lacha, no to z 3 sercami to miłość jest naprawdę duża. Ja muszę zapytać o to, czego nienawidzą kobiety, czyli nienawidzą długo czekać. Ile czasu w ogóle zajmuje uszycie? Dziękujemy bardzo panu. Ile czasu w ogóle zajmuje uszycie takiego stroju od A do Z? Jak powiem, że króciutko, to skłamie, około 3 miesięcy, ale bywa, że ten ręczny, najbogatszy, no i 2 lata trzeba czekać na taki prawdziwy kafton. Ja na przykład tą kamizelkę, bo to babka haftowała, no to babcia tak po troszeczkę, dobre pół roku kamizelkę haftowała. Czy wy robicie tylko stroje właśnie lachłeskie, czy też jakieś takie inne, czy też góralskie właśnie, czy może dla...
zainspirowane polskim folklorem. Takie, które możecie wykorzystać na co dzień, więc myślę, że kolejne wejście to może coś tutaj sprezentujemy, co? Koniecznie, jeżeli kolejne wejście robimy tak, Ilonka, że ty w stroju lachłeckim. Ja jestem chętna. A ty już nie panna, czyli już tym takim z czepkiem na głowie, tak? Tak, nie da się tego ukryć. A ja bym wziął jednak ten taki luźniejszy strój, bo tamten to faktycznie tak ciężko wygląda, że nie wiem, czy byśmy. Czy a nie wiem, czy wejdę do swoją drogą, bo kolega szczupły, ja tutaj tak różnie z tym bywa, więc. To jest też ważna kwestia, bo tu o tym rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Mieliśmy trochę czasu, aby się bliżej poznać. Gdzie występujecie z tymi strojami? Bo wiem, że jeździcie po świecie. No, jest to duży, tak jakby, jak dla nas wyróżnienie, bo dość często udaje nam się wyjeżdżać za granicę. Ostatnio, jakieś 2 tygodnie temu, przylecieliśmy z Japonii, bo koncertowaliśmy tam. W tamtym roku udało nam się być w Peru i no, udało nam się już przejechać trochę tego świata, bo był Meksyk, był Belgia, były Indie, więc trochę tego było. Faktycznie już trochę zjeździliście, jakieś sukcesy, jakieś osiągnięcia, to są jakieś festiwale, tak, bo to dokładnie brzmi, że wy reprezentujecie tak naprawdę Polskę. Udało nam się być na największym festiwalu, to tak działa jak olimpiada, czyli folkloriada, która odbywała się 3 lata temu w UFie i tam razem z wszystkimi reprezentacjami z całego świata prezentowaliśmy polską kulturę, ale przywieźliśmy. Kilka Grand Prix mamy na swoim koncie, możemy się tym pochwalić, ale mam nadzieję, że to początek tych sukcesów, no bo wszystko robimy dla dobra naszej małej ojczyzny, po lachłosku. Piękna rzecz. Bardzo dziękujemy wam za dzisiejsze spotkanie, za to, że pięknie otworzyliśmy nasz poranny program na antenie Telewizji Republika, program Wstajemy. A z nami byli Dominika Szołdrowska, tancerka z zespołu Mystkowianie, Patryk Rutkowski, szafa etnografa, a także nasi tancerze, dzisiaj też w roli modeli, Angelika Szołdrowska, Sylwia Pazgan i Damian Kuras. Bardzo dziękujemy. A my cóż, Mateusz? Uszu. Czy Patryk chcesz coś powiedzieć jeszcze? Ja wam też muszę podziękować, słuchajcie, i nie byłoby po lachusku, ale potem was uściskamy, bo u nas się po prostu trzeba wyściskać. To się będziemy teraz ściskać. Zaraz się będziemy ściskać. Szanowni Państwo, mamy tutaj mały Meksyk, tak? Wy byliście w Meksyku, mamy mały Meksyk, ale jesteśmy oczywiście w Małym Cichym. Jak to co tydzień teraz będziemy gościć w różnych małych państwa miastach, małych państwa ojczyznach. A skoro jesteśmy w Małym Cichym, to oczywiście mamy piękne góry. I teraz zerknijcie sobie Państwo na tą panoramę gór. I z tych gór przejdziemy prosto do Karola Kusa, tym razem już nie za mikrofonem. No i witam Państwa serdecznie w naszej kuchni, a dzisiaj rzeczy niebywałe będą się działy, to Wam obiecuję. Zgodnie z obietnicą sprzed tygodnia, jak góry, to baranek, a jak baranek, to cała tusza, którą będę dzisiaj piekł na ognisku. I wyobraźcie sobie Państwo, dzisiaj tutaj kolega góral, gospodarz tego obiektu, podszedł do mnie i mówi, a ale jak to, Karol? Ale nie zamarynowałeś tego barana. No właśnie. Czy można upiec niemarynowanego barana na ognisku? Można. Będę potrzebował do tego wody i cytryny, tylko i wyłącznie. I soli. I wyobraźcie sobie Państwo, że najpierw go opiekę z jednej strony, potem go opiekę z drugiej strony. Na czym? O! Na takim oto krojcu. Na tym krzyżu będę go piekł, a potem będę go polewał przez cały czas. Raz z jednej, raz z drugiej, nad żarem z ogniska będę go, drodzy Państwo, polewał właśnie wodą zmieszaną z cytryną. Pół na pół. Więc cytryny musimy mieć dużo. Tutaj mam gdzieś 12 sztuk cytryn i to może być za mało. Ale potem, jeżeli będziemy chcieli, żeby ten baran nam odchodził od kości, to przygotowałem dla Państwa, o! Taki oto wielki gar. Taki oto wielki gar, 110-litrowy żeliwny gar, który wstawiam na ognisko i mogę go jeszcze udusić.
I co jest najważniejsze w pieczeniu barana? Najważniejsze jest to, żeby wykorzystać każdą jego część, żeby się nic nie zmarnowało. I jak to można zrobić? Te rzeczy, które najbardziej lubimy i te, które mają odchodzić od kości, to oczywiście udźce, to łopatki i szynka. Przy takim jagniaku jak ten, około 8,5-miesięcznym jagniaku, który waży gdzieś tam w granicach 15 kg, zresztą serdecznie pozdrawiam Kubę, który hoduje owe barany, to drodzy Państwo, zostają nam żebra, bo tamte części lubimy sobie po prostu zjeść, natomiast zostają nam żebra i jutro będę robił dla Was barszcz. Wyobraźcie sobie, że takie owędzone, opieczone żebra na ognisku, to będzie coś doskonałego na wywar do takiego barszczu gęstego. Dzisiaj już będę moczył na Państwa oczach fasolę, żeby się już do jutra elegancko wymoczyła i zmiękła nam przede wszystkim. Mam mnóstwo buraków, ziemniaki, kapusta, czego tam w tym barszczu nie będzie. To wszystko dzisiaj w tym programie, więc zostańcie, bo będzie się to działo na Waszych oczach. My nie będziemy zatrzymywać się na Małym Cichym, dlatego że dzisiaj ten tatrzański region myślę, że zwiedzimy od A do Z, taką szybką wycieczkę sobie zrobimy. Można tutaj chodzić po górach, można zwiedzać, można jeździć rowerem, ale co można jeszcze robić, Mateuszu? No można na przykład to robić łódką, tak? Można zwiedzać łódką, na przykład Dunajec, tak? Płynąć Dunajcem, przepiękne widoki. Mamy tutaj takie małe co nieco, proszę zobaczyć, pojawiło się. Dotyczy się może nie zmieścimy. Może po programie panowie nas zabiorą. No właśnie, mamy wspaniałych gości tutaj ze sobą. Jerzy Regiec, prezes Flisaków i Stanisław Migdał, wiceprezes Flisaków. Dzień dobry, po góralsku. Jak mogę się z panami przywitać? Myślę, że nie trzeba tu żadnych słów wyjątkowych szukać. Wystarczy dzień dobry. No to dzień dobry w takim razie i pytamy od razu o ten Dunajec. Czy to jest tak, że przez cały rok my możemy sobie łódką Dunajcem spłynąć, cały rok macie ruch i cały rok faktycznie fajnie się pływa? No tak byśmy chcieli, niestety nie przez cały rok możemy po Dunajcu pływać. A więc zaczynamy 1 kwietnia i do końca października pływamy w 7 tych cieplejszych miesięcy w roku. Ale to nam wystarcza, bo w ciągu tych 7 miesięcy potrafimy przewieźć bardzo duże ilości turystów. Bo no, rekord, jaki udało nam się osiągnąć, to 342 tysiące przewiezionych osób. I są to turyści nie tylko z naszego pięknego kraju, ale z całego świata. 340 tysięcy w jednym sezonie? W jednym sezonie. Co prawda to był rekord, nie każdy jest tak dobry, ale o te 300 tysięcy no, ocieramy się zawsze. No właśnie, czy to jest tak, że warunki do takiego spływu muszą być jakieś konkretne? Czy my możemy pływać sobie, mówi pan, od 1 kwietnia tam do końca października w każdych warunkach? Czy burza, czy deszcz, czy słońce, czy wiatr? Czy muszą być jakieś konkretne warunki do spływu, żeby ten spływ był bezpieczny? No bo to jest oczywiście bardzo ważne. My generalnie pływamy przy każdej pogodzie, pod warunkiem, że są chętni do pływania. Natomiast jedynym mankamentem, gdzie nie możemy płynąć, to jest zbyt wysoki stan wody. To, co pan mówi. Dla nas bezpieczeństwo jest najważniejsze, bezpieczeństwo naszych gości, turystów. Więc jeżeli ten stan na Dunajcu przekracza ten stan bezpieczny, krytyczny, zamykamy spływ i wtedy on jest wyłączony. Ale zdarza się to bardzo rzadko, także pływamy dużo. Jeżeli mowa tutaj o bezpieczeństwie, myślę, że ono podczas tych naszych wakacyjnych podróży w ogóle, drodzy Państwo, nie tylko w górach, ale i nad polskim morzem powinno być najważniejsze. Wracajmy też cali i zdrowi z naszych wakacji. Tutaj apel do wszystkich widzów, żeby zachować też rozsądek. To zapytam właśnie pana, skoro pan powiedział o tym bezpieczeństwie. Jakie my, turyści, musimy spełnić warunki, aby wsiąść z wami na łódź? Rozumiem, że tutaj, jeśli będziemy pod wpływem alkoholu w stanie no, bardzo słabym, że tak to nazwę, to wtedy no, nie ma co liczyć na to, że wsiadamy na łódź.
No tak, zdecydowanie no, turyści, którzy są, jak się to mówi, kolokwialnie po spożyciu, nie mogą przebywać na łodzi ze względu na bezpieczeństwo. Natomiast co do warunków, które trzeba spełnić. Przede wszystkim trzeba się odpowiednio ubrać, czyli jak wszędzie w górach. No, trzeba mieć ubranie, które przewiduje, tak powiem, załamanie pogody. No jednak wypływamy z miejscowości Sromoce Wyżne, płyniemy 18 km do Szczawnicy albo 23 km do Krościenka. Czasowo to nawet trwa do 3 godzin. Ta pogoda potrafi się 3 razy zmienić w trakcie spływu, bo wypływam czasem przy pięknym słoneczku, może nas zlać, wysuszyć i znowu zlać. Także no, musimy to przewidzieć, jak zwłaszcza z dziećmi, jak się wybieramy na wycieczkę z pływem Dunajca. Trzeba zabrać ze sobą jakiś płaszczyk przeciwdeszczowy, bo parasol nie za bardzo zdaje egzamin. Trzeba zabrać jakąś kurteczkę, bo jednak potrafi się bardzo szybko oziębić, ochłodzić. Także to są podstawowe takie warunki. No właśnie powiedział pan o trasach różnych, tak? Czy jest tak, że faktycznie te trasy, one mają jakiś różny stopień trudności, że na przykład jak ktoś pierwszy raz płynie, no to powinien na tą taką łatwiejszą się wybrać? No i też czy te trasy są dla każdego, no bo może... No dajmy na to, ktoś z naszych widzów, jakieś małżeństwo takie już doświadczone chciałoby się wybrać, ale sobie myśli, no nie, no gdzie ja będę płynął, przypłynęła, szalona przygoda. Tak, dokładnie, no mam lat powiedzmy 80, no czy ja się jeszcze na taką łódkę po prostu nadaję? No nie mamy żadnych ograniczeń wiekowych i wozimy turystów dosłownie od dzieci maleńkich na rękach aż do ludzi w bardzo podeszłym wieku. I dla każdego jest to przygoda. No tak jak tutaj pani powiedziała, chodzi o bezpieczeństwo. No chcielibyśmy wszyscy, żeby z tych wakacji, żeby z tych wyjazdów przywozić tylko dobre wspomnienia. A więc duży nacisk na to bezpieczeństwo kładziemy. I również nawet jak widzimy, że pogoda już jest niewyraźna, może się coś zmienić, to sami turystom proponujemy, żeby zaopatrzyli się w jakieś przeciwdeszczowe chociażby płaszcze, żeby mieli przy sobie coś ciepłego do ubrania, żeby zabezpieczyli dzieci. A często, kiedy nas ta burza zaskoczy, bo i tak bywa, że przyjdzie znienacka, zaskoczy nas gdzieś w przełomie Dunajca, no to sami nawet w miarę oczywiście możliwości też dajemy swoje ubranie, swoje peleryny. I niejednokrotnie turyści są zaskoczeni tym, że no w ten sposób do nich podchodzimy, że nawet sobie odmówimy, a damy turystom. A jeśli chodzi o ten stopień trudności tras, nie ma różnych stopni trudności, bo pływamy tylko na nieco dłuższej trasie, jeżeli chodzi o tą drugą. Bo do Krościenka, te 5 kilometrów jeszcze dalej, tam już jest bardzo łagodnie. Natomiast czystej przystani początkowej, a więc Stromowce Wyżne Kąty, a Stromowce Niżne, płyniemy przez przepiękny przełom Dunajca, który jest największą atrakcją tego spływu. I nieważne, na której trasie się płynie, ten przełom Dunajca ma się okazję oglądać. A nie tylko oglądać, bo również posłuchać o nim, bo przecież w ciągu ponad 2-godzinnego spływu wielu informacji turystom udzielamy. Dużo potrafimy opowiedzieć o historii tego regionu, o przyrodzie. Właśnie chciałam o to zapytać, co my możemy zobaczyć, co my możemy usłyszeć, bo kilka godzin pływania, to rozumiem, że jest to duży potencjał, aby dowiedzieć się po prostu czegoś o samym Dunajcu, ale nie tylko. No tak, zaczynając od przystani początkowej, Stromca Wyżny Kąta, a więc tej głównej naszej przystani początkowej, no to już tam wsiadając do łodzi, mamy przed sobą Macelową Górę. To teren Pińskiego Parku Narodowego. Nie wiem, czy wiecie, że to jest najstarszy park narodowy w Polsce. Teraz 1 czerwca minęła kolejna rocznica jego założenia. A druga ważna sprawa, jest to najstarszy park pogranicza w całej Europie, bo płyniemy pograniczem polsko-słowackim. A więc opowiadamy o przyrodzie Pińskiego Parku. Ona i z jednej, i z drugiej strony granicy jest, można powiedzieć, taka sama, ale inna już jest historia. Bo po naszej stronie Dunajca działy się inne rzeczy, po słowackiej dzisiaj stronie też się działy inne rzeczy. Chociaż przez wiele lat byliśmy pod jednymi rządami, to jednak nieco inna ta historia jest. Opowiadamy o naszej kulturze. Jesteśmy na pograniczu pienińsko-spiskim. I ta kultura też nieco inna, zwyczaje inne. I o tym też mamy dużo do opowiadania. Stroje mamy przecież też inne, chociaż no Flisacy, Słowacy, bo przecież też pływają po Dunajcu, troszeczkę pod nas się podszywają, bo na Dunajcu używają tych właśnie naszych. Jak widzicie tutaj kamizelek. I często można nas pomylić, chociaż jakby się tak nawet za bardzo nie przyglądać, to i tak różnica jest. No właśnie, ja ogólnie pływać lubię.
Łódką może troszeczkę mniej, nie ukrywam, ale ja lubię pływać. Podejrzewam, że jest wielu naszych widzów, którzy też bardzo lubią pływać. No i teraz sytuacja jest taka, czy na przykład jak gdybym tak się do Zakopanego, czy tutaj właśnie do Małego Cichego przeprowadził, to czy ja na przykład mogę sobie zostać flisakiem tak o? Czy to trzeba jakieś warunki? Tak o, że ja chcę być flisakiem, takie mam dzisiaj marzenie i ja chcę zostać flisakiem. Więc szanowni panowie, czy ja po prostu mogę zostać flisakiem, czy żeby zostać flisakiem trzeba spełnić jakieś konkretne warunki? Czy jest egzamin na flisa? O właśnie, czy egzamin jest? No nie jest to niestety takie proste. Aby zostać flisakiem, trzeba pochodzić z 5 miejscowości okolicznych zlokalizowanych w Pieninach, czyli Sromowce Niżne, Sromowce Wieżne, Czorszczyn, Szczawnica i Krośnienko. Zdarza się, że ktoś się, że jak się to mówi, wrzeni do flisackiej rodziny i wtedy ewentualnie może zostać flisakiem po oczywiście odbyciu wszystkich praktyk i kursów, ale najpóźniej do wieku 30 lat, bo jednak od 30 lat już nie przyjmujemy kandydatów. Także to są podstawowe warunki. A żeby zostać flisakiem, tak jak państwo pytaliście, to też jest cała procedura. To nie jest tak, że osoba taka zupełnie przypadkowa może zostać flisakiem. Przede wszystkim są to flisacy z tradycyjnych rodzin flisackich, także oni wychowują się już w tej kulturze flisackiej, że tak powiem. Natomiast aby otrzymać uprawnienia flisackie, trzeba przede wszystkim zostać przyjęty w wieku lat 18 do Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich. Trzeba znaleźć sobie mistrza, który będzie nas szkolił przez 3 kolejne sezony, przez 3 lata. I po 3 latach dopiero zdajemy egzamin. Zdajemy egzamin praktyczny, teoretyczny, z wiedzy ogólnej o pieninach, o przyrodzie, o legendach, ze znajomości terenu. Po zaliczeniu takiego egzaminu dopiero otrzymuje się uprawnienia, podstawowe uprawnienia flisackie. A po następne 3 lata, czyli w sumie po 6, można po zdaniu drugiego egzaminu, tak zwanego mistrzowskiego, dopiero kogoś szkolić. Także jest to prawie że więcej niż studia. Czyli moje marzenia są zrujnowane, ja z Częstochowy jestem, niestety flisakiem nie zostanę, ale tutaj mamy specjalistów. Może za kilka lat. Ale nie, bo powinieneś pochodzić, to nie. To, no to ja nie wiem, co tutaj... Nie uda. Może coś wymyślić. Warto marzyć nadal. Bardzo panu dziękujemy, bardzo dziękujemy naszym flisakom za dzisiejszą, za tę rozmowę. Oczywiście zapraszamy na spływ Dunajcem. Dziękujemy naszym flisakom. Jerzy Regiec, prezes flisaków, Stanisław Migdał, wiceprezes flisaków w pięknych strojach. A my przenosimy się gdzie? No niedaleko. Niedaleko przenosimy się do Karola. Karol tak mnie zanęcił, tak mnie zachęcił tym baranem. My tutaj siedzimy, rozmawiamy, oczywiście tematy czujemy, że tam coś dobrego dzieje. No i szanowni państwo, ślinka cieknie, a Karol dobrze wie, co z tym baranem zrobić, naprawdę. Witam państwa serdecznie po raz kolejny. Już zobaczcie, coś się zaczyna dziać, bo nasz baranek trafił na tego krzyża i ja go drutem przymocowuję. Przymocowuję go za łopatki, za udźce. Tutaj, o, gdzie są koniec schabów i polędwica, tutaj go przywiązuję jeszcze za żebra w dwóch miejscach i to wszystko potem pójdzie na ognisko. W tym czasie, kiedy będziesz mi opiekał po raz pierwszy z lewej i z prawej, w tym momencie ja będę szykował marynatę, którą będę polewał tego barana na ognisko, co państwu pokażę. Czyli, tak jak mówiłem, cytryna z wodą, pół na pół, cytryna z wodą. Dopiero po pierwszej części, czyli jeżeli upiekę go od części tej mięsnej, dopiero wtedy, kiedy go obrócę z ogniska, wtedy po raz pierwszy zacznę go solić. I to jest bardzo ważne. Nie solimy, nic nie robimy z baranem, dopóki nie będzie opieczony z jednej strony. Wtedy dopiero sól, wtedy dopiero woda z cytryną. I tak raz z lewej, raz z prawej, raz od zewnątrz, raz od wewnątrz. Hej! Tak będę tutaj dzisiaj to wszystko robił. To będzie się działo na państwa oczach i ja przypominam, że potem udusimy w wielkim garze tego barana to, co chcemy zjeść dzisiaj. Napiekłem chleba ci dostatek, 6 bochnów, także mamy co jeść. Ale żebra zostawimy sobie jutro na
barszcz. Barszcz taki gęsty, esencjonalny, który będziemy przygotowywali od A do Z w tym samym miejscu. Mam nadzieję, że pogoda będzie nam dopisywała dokładnie tak jak dzisiaj. Także ja biorę się dalej za drutowanie. O, zobaczcie Państwo, tutaj już drucik jest. Między ziobra, tak jak kiedyś za hak Janosika, tak ja dzisiaj tego baranka. I to się będzie działo. Hej! Hej, 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 Karolu, jak ty nas tym baranem nęcisz. Piękna. O tak, tak, my dzisiaj może sobie coś dobrego zjemy, Karol nam to zapewni. Ja tyle czasu w Warszawie te studia prowadziliśmy, zawsze Karol miał tą swoją kuchnię i ja zawsze sobie tak myślałem, mamo, jak ja bym to zjadł, jak ja bym spróbował tego baranka. A w końcu mam okazję zjeść tego barana, którego Karol zrobi. Piękna rzecz. Piękna rzecz i pewnie smaczna rzecz, a też no, trzeba powiedzieć, że nam to już pięknie pachnie. Więc piszcie, drodzy widzowie, czy wy również lubicie baraninę, czy robicie? Jesteśmy ciekawi. Ciekawe, co tam porabia nasza koleżanka Olimpia. Olimpia jest na Nosalu. Olimpia Tryzna, która z Państwem już nieraz się spotykała na antenie naszej stacji. Dzień dobry, Olimpio. Powiedz proszę, gdzie jesteś, jak się czujesz? No i jak tam Nosal się ma? Wy macie same pyszności na talerzu, a ja jestem w równie pysznym miejscu. Jestem na Nosalu. Wprawdzie wydawałoby się przy tym majestacie naszych Tatr, że jest to szczyt zupełnie niewielki, bo ma zaledwie 1206 metrów nad poziomem morza, ale jest uroczy. Panorama, jaką tutaj mamy, jest po prostu wprost nieprawdopodobna, bo ja sobie tutaj wiszę nad skałą, znaczy siedzę na skale, wiszę nad przepaścią 200 metrów w dół, wszystko, żeby Państwu pięknie pokazać. Po mojej lewej stronie jest przepiękna panorama całego Zakopanego. Ale jak Państwo się dobrze również przyjrzą, tam pewnie ja gdzieś mieszkam w którymś tam z bloków, ale widzimy również śpiącego rycerza w całej okazałości. Dziś mamy przepiękne szczęście, cudowne wręcz szczęście, że pogoda nam absolutnie sprzyja i możemy nawet, jak się dobrze przyjrzeć, to możemy spojrzeć, że jest tam krzyż, jest i góruje nad Zakopanem i nam tutaj przyświeca. Ale oprócz tego pięknego Giewontu, czyli naszego pięknego, cudownego śpiącego rycerza, widzimy w całej okazałości same kuźnice oraz Kasprowy Wierch. Kolejka, jak widać, już działa. Działa już od godziny 7. Nie ma takiego potężnego wiatru, więc myślę, że turyści będą bardzo dobrze wspominali te dzisiejsze wycieczki. Mamy cudowny Kasprowy Wierch. Nie widać, żeby był jeszcze śnieg na samej górze, może jakieś takie płaty śniegu, ale również i widzimy czerwone wierchy. To jest coś wprost nieprawdopodobnego, ale też mamy piękny tutaj, jak zajrzymy sobie na sam dół, to mamy kuźnicę. Pamiętajmy, że kuźnicę, ta nazwa pochodzi nie tak po prostu, że ktoś sobie tak wymyślił, ale tu była prawdziwa kuźnia w XIX wieku. Nie były tak zalesione, tu było pełno budynków, wcale nie pasły się tutaj owce, tylko wydobywano tutaj i kamienie, i była kuźnia, a Zamoyski kupił to miejsce, pamiętajmy, że Zamoyski kupił Zakopane, żeby było cały czas w rękach Polski. I to on tutaj zalesił całe nasze kuźnice, to on zrobił z tego miejsca coś tak pięknego, że teraz rzesze turystów wprost przychodzą tutaj, żeby zwiedzać to wspaniałe miejsce. Te budynki w połowie już zostały rozebrane, zostały tylko takie, które są naprawdę bardzo zabytkowe, ale pan Zamoyski, hrabia Zamoyski, który kupił Zakopane i potem ofiarował państwu polskiemu, używał już wtedy w XIX wieku recyklingu, czyli jeżeli były budynki zbudowane z drewna, oddawał to drewno na przykład na budowę szkoły podstawowej na Olczy. Jeżeli były budynki wybudowane z kamienia, to również przekazał te kamienie na wybudowanie kościoła, na przykład świętej rodziny przy samych Krupówkach. Ja jestem teraz na Nosalu, czyli takiej wspaniałej górce, która jest absolutnie dostępna dla wszystkich. Teraz rozpoczęliśmy
cudowny weekend. Mam nadzieję, że ta pogoda się utrzyma, bo cały tydzień to była jedna wielka katastrofa pogodowa, ale dziś, jak na zawołanie, zaświeciło słońce, mamy piękne, wprawdzie chmurki, ale są cudowne i wspaniałe i no nie niosą ze sobą i nie złorzeczą nam tutaj. Jest to góra dostępna dla każdego, otwarta, nawet i dla dzieci. Są tu przepiękne miejsca widokowe, takie, w których ja jestem. Ja oczywiście nie polecam wchodzenia sobie tutaj na skałki, ja tylko zrobiłam, żeby Państwu pokazać całą panoramę, jaka się roztacza z tego miejsca. Ale są piękne miejsca na taki piknik, żeby sobie usiąść, żeby sobie zjeść. Tak jak już powiedziałam, nie jest to wielki szczyt, ale jest to szczyt należący do Tatr Zachodnich. Ma zaledwie 1206 metrów nad poziomem morza, czyli przewyższenia jest tylko 200 metrów. I jeżeli sobie wybierzemy się tutaj z całą rodziną, to możemy sobie usiąść, możemy sobie popatrzeć na cały majestat i wspaniałość tych Tatr. I możemy zobaczyć nawet na górze całe rodziny. Ja poproszę teraz Aleksa, który jest moim najwspanialszym operatorem i dziękuję mu za to wszystko. Mamy całe rodziny, które mogą się zupełnie swobodnie i bezpiecznie przemieszczać po tych górach. Nie są one niedostępne, więc nawet maleństwa, jak widać, mogą się tutaj świetnie pobawić, mogą zażywać takiego sportu na świeżym powietrzu, ale jest to również miejsce, gdzie takie wypadowe w wyższe rejony Tatr. Ja mam nadzieję, że będę mogła dzisiaj Państwu pokazać całkowitą wycieczkę, bo będziemy zmierzać razem z Aleksem do na Halę Gąsienicową przez Boczań i pokażemy Państwu, w jaki sposób można zorganizować sobie wycieczkę, która nie będzie nas forsowała i fizycznie, i psychicznie. Oczywiście tutaj nie ma żadnego niebezpieczeństwa tutaj na Nosalu. Jedynie co, to musimy się tylko przygotować na bardzo delikatną ekspozycję, ale to tylko dla takich osób, które są takie narwane jak my, że sobie tutaj usiądziemy, przechylimy się i zobaczymy. Ale ja chciałam dodać, że Nosal to nie są tylko skały i piękne widoki, ale to jest również i przyroda. Mamy tutaj i możemy zobaczyć szarotki, czyli nasz symbol podhalański, tatrzański. Jest to bardzo rzadki widok, ale tutaj naprawdę obrośnięte są te skały, są obrośnięte tymi przepięknymi kwiatami. Ja tylko dodam, że one są całkowicie pod ochroną i możemy sobie na nie tylko popatrzeć, ale na pewno nie możemy ich nawet dotykać. Są tutaj naprawdę piękne miejsca, jeżeli chodzi o botanikę, ale również są tutaj i myszołowy, cudne ptaki, fantastyczne drzewa, przepiękne widoki. Nic innego, jak tylko chciałam Państwu doradzić, żeby przyjść tutaj w ten pierwszy piękny dzień, żeby się rozchodzić, a jeżeli ktoś miałby ochotę na więcej, to stąd jest cudowny taki kierunek, żeby pójść dalej, wyżej, w bardziej ekstremalne miejsca. Dziękujemy Ci, Olimpio, bardzo serdecznie. My w naszym programie jeszcze dzisiaj spotkamy się na pewno z Olimpią i z Natalią, a tymczasem w naszym studio plenerowym ważny gość Piotr Gąsienica, wicedyrektor Małopolskiego Centrum Kultury w Nowym Sączu, a także dyrektor Instytutu Niematerialnego Dziedzictwa Ludów Karpackich. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie dyrektorze. Te funkcje długie, ważne, ale powiemy tak Państwu, taki mały dobrze. Gdyby nie pan Piotr, to tutaj dzisiaj połowy gości by nie było. Pan Piotr tutaj wszystkich zna, wszystkich. Jak zapraszaliśmy gości i mówimy, my od pana Piotra Gąsienicy, a no to oczywiście, to my oczywiście do państwa przychodzimy. Więc pan Piotr to jest tutaj człowiek orkiestra, człowiek, który nam bardzo pomógł. Dziękujemy panie Piotrze. I pytamy o tą funkcję w sumie. Instytut Niematerialnego Dziedzictwa Ludów Karpackich. Co to jest ten instytut? Czym on się zajmuje? Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich naszych widzów w ten piękny poranek w cichym. Kochani, to jest nowość, to jest ewenement, to jest na skalę światową coś, czego nie było. To jest instytut, który zajmuje się tym, co najbardziej ulotne. Mówiąc obrazowo, w muzeum wstawiamy artefakt, wstawiamy rzeźbę, wstawiamy basy, wstawiamy jakąś rzecz.
Natomiast instytut, który stworzyliśmy teraz, zajmuje się tym, co dotyczy obyczaju i religijnego, i agrarnego, i tego ludowego, to co zanika, odchodzą pokolenia. Jeżeli coś nie jest opracowane, opisane, nagrane, to po prostu znika. Więc ten instytut ma zająć się tym, żeby następne pokolenie za lat 40, 50, 100 miało przynajmniej wspomnienie tego, co robili dziadowie. Czym żyli, co ich napędzało, jakie mieli zwyczaje, obyczaje. Bez tego instytutu, bez tej pracy, być może za ileś lat nikt nie będzie wiedział, co to jest palma świąteczna i dlaczego ją wbijało się w pole na przykład. Więc to, co ulotne, to jest najtrudniejsze do uchwycenia. I ten instytut poprzez badania terenowe, poprzez wielość warsztatów zajmujących się przekazywaniem umiejętności kroju szycia, stroju ludowego, grania na instrumentach, ale również wyrobu tych instrumentów, jak dudy, piscałki, trombity itd., itd. Więc to jest bardzo szerokie pojęcie i bardzo dużo pracy, a mówimy o Instytucie Ludów Karpackich. Więc nie tylko w Polsce, mówimy o Rumunii, mówimy aż po Serbię, o całym tym łuku Karpat, którego wszyscy czujemy się mieszkańcami i który nas spaja, ponieważ siedzimy w górach, w łuku Karpat i od Wołochów, od tych ludów pierwotnych karpackich przejęliśmy kulturę wołoską, pasterską. Panie Piotrze, my jeszcze do naszej rozmowy wrócimy, bo zapowiada się niezwykle ciekawie, ale teraz przechodzimy do naszej drugiej koleżanki. Była Olimpia, będzie Natalia Rzeźniczak i Natalia jej wyjątkowy gość, pan z Topru, ratownik Topru. Natalio. Dzień dobry, witamy i pozdrawiamy z Zakopanego, a dokładnie z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, gdzie porozmawiamy o bezpieczeństwie i porozmawiam o tym bezpieczeństwie z moim gościem, panem Mieczysławem Ziachem. Dzień dobry. Witam państwa. Panie Mieczysławie, proszę nam powiedzieć, jakich zasad powinni turyści przestrzegać, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo? No przede wszystkim przed przyjazdem w Tatry powinni zadbać o poprawę swojej kondycji fizycznej. Także nie przyjeżdżać tutaj prosto za biurka i udawać się na forsowne wycieczki. Jeśli już tutaj jesteśmy, to mamy w planie jakieś wyższe szczyty, to radziłbym jednak ten jeden albo dwa dni poświęcić na zaaklimatyzowanie się tutaj, przyzwyczajenie organizmu do zmiany wysokości. No i wtedy można, jeśli będzie dobra pogoda, próbować realizować swoje plany większe. A jakie wyposażenie powinien mieć turysta, który wybiera się na szlaki? No to oczywiście zależy, czy idziemy do Doliny Kościeliskiej, czy na szczyt Rysów, bo jeśli pójdziemy o tej porze na szczyt Rysów, to jeszcze nas obowiązuje zimowe wyposażenie typu raki, czekan, no i kask obowiązkowo. Natomiast buty trekkingowe, jedni preferują płytkie buty, drudzy powyżej kostki, to już zależy od indywidualnych upodobań. Należy wychodzić wcześniej w góry, ponieważ ta pogoda u nas często po południu ulega zmianie i żeby po południu już nie być na granicy, na szczycie Tatr, a być w dolinie, żeby uniknąć burz. No właśnie wspomniał pan o pogodzie. Wiemy, że w górach ta pogoda bywa różna i lubi się zmieniać. I co zrobić, jeżeli turysta jest na szlaku i nagle dochodzi do załamania pogody i do zmiany warunków pogodowych? Ja myślę, że teraz jesteśmy w stanie przewidywać tą pogodę, bo przecież mamy różne portale pogodowe i trzeba najpierw obserwować, co nas będzie czekać, a nie liczyć na przypadek, że może nam się uda, a może nam się nie uda. Czyli tak jak już mówiłem wcześniej, jeśli jest dobra pogoda, to wychodźmy rano wcześniej w góry, nawet na te wysokogórskie wycieczki o świcie, żeby nam nie zabrakło potem czasu na zejście w dół. Jakie są najczęściej popełniane błędy przez turystów? To właśnie przecenienie swoich możliwości, zbyt późne wychodzenie w góry i zmiany planów wycieczek. I potem jeśli następuje jakieś nieszczęście, no to my często nie wiemy, w który rejon się udać, no bo ci ludzie zmieniają właśnie te plany. Czyli jeśli wychodzimy gdzieś w góry, należy poinformować tam na kwaterze, gdzie się mieszka, którą drogą będziemy wchodzić i którą schodzić. I raczej trzymajmy się, jeśli nie będzie innych ku temu przesłanek, to raczej trzymajmy się tego planu, bo to dla nas będzie potem jakaś właściwa wskazówka do podjęcia działań.
Za te wskazówki serdecznie dziękuję. Na razie dziękuję, ponieważ my z panem Mieczysławem jeszcze do państwa wrócimy. Na razie się żegnamy i do zobaczenia. Dzięki serdecznie, Natalia. Do ciebie będziemy oczywiście jeszcze dzisiaj wracać, nie tylko w poranku, bo my dzisiaj tutaj w Małym Cichym oczywiście będziemy dłużej, tak jak to mamy już w zwyczaju w tych naszych wyjazdowych porankach, programach weekendowych. Jesteśmy z państwem tak naprawdę aż do godziny 17. Wynagrodzimy naszym widzom na pewno tę niecałą godzinę opóźnienia. Z nami cały czas jest pan Piotr Gąsienica, wicedyrektor Małopolskiego Centrum Kultury w Nowym Sączu i dyrektor Instytutu Niematerialnego Dziedzictwa Ludów Karpackich. Panie Piotrze, ja muszę zadać to pytanie. No, gdzie nie pojadę w góry, tam słyszę nazwisko gąsienica, gąsienica, gąsienica. Ilu tych gąsieniców jest właśnie tutaj? Jak duża jest pana rodzina? No właśnie, czy wszyscy spokrewnieni? Tutaj musimy jakby dwa tematy wytłumaczyć. Ród gąsieniców. Ród to nie rodzina. Ród to jeden pniak. Jeden korzeń, ale potem on jest tak duży, że w genealogii w tej chwili mamy 11 tysięcy osób. W przyszłym roku obchodzimy 500 lat rodu. To jest udokumentowane 500 lat rodu. Jest to rzeczywiście duży ród, rozgałęził się na różne przydomki. Ja wywodzę się z tej linii gąsieniców makowskich. To tyle, bo inaczej, jeżeli będziemy dalej ten temat poruszać, to proszę panią, rzeczywiście do 17 po południu. No to w sumie z panem Piotrem my i do 17 byśmy mogli rozmawiać, no ale inni goście mogliby się troszeczkę obrazić, bo jednak przyjechali zresztą z dużą pana pomocą, jak już mówiliśmy. Panie Piotrze, o tym instytucie jeszcze porozmawiamy pana. Mówił pan, że tam jakby mamy dziedzictwo ludów karpackich, że to nie tylko Polska, tak, że to Czechy, Austria, przepraszam, Czechy, Słowacja, Rumunia między innymi, no ale jednak skupiacie się, rozumiem, oczywiście na polskim folklorze. Tak, w ogóle to jest instytut, który rozpoczął działalność w tym roku i na pierwszy rzut oczywiście idą górale polscy. W tej chwili procedujemy na przykład jako Małopolskie Centrum Kultury Soku wpis na krajową listę UNESCO kultury góralskiej. To też nasze zadanie i nasza rola poprzez dbałość o przekaz pokoleniowy, żebyśmy te najcenniejsze rzeczy wpisywali na tą listę. Jest oczywiście pomysł, żeby potem ze Słowakami, Czechami wpisać kulturę góralską szerzej pojętą środkowej Europy na światową listę UNESCO. No cóż, ten instytut to rzeczywiście kolejny temat, na którym moglibyśmy rozmawiać. Niezwykle ważnym zadaniem tego instytutu jest archiwizacja i opracowanie tych wszystkich materiałów z dostępnością dla całego świata, bo będzie biblioteka cyfrowa i będzie mógł ktoś z Australii, z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych czy innych destynacji po prostu korzystać z tego dorobku. Ale tutaj pan właściwie wspomniał o tych młodych pokoleniach, więc myślę, że warto o to zapytać. Czy to jest właściwie tak, że te młode pokolenia tutaj lokalnie, ale też ci, którzy przyjeżdżają w te regiony, naprawdę się interesują właśnie historią tego regionu? Czy ma pan takie poczucie, że teraz to już młode pokolenia no, bardziej idą w kierunku tych social mediów, tego świata instagramowego, a można też promować na social mediach przecież ten piękny region, prawda? No ale ten świat idzie tak do przodu, czasami te zainteresowania idą w innym kierunku. W przypadku regionalizmu i folkloru jest, sprawdza się fenomenalnie to powiedzenie, czym skorupka za młodu nasionka. Więc jak pyta pani o młodzież, jeżeli ta młodzież ma to w domu, jeżeli to jest rzeczywiście przekaz pokoleniowy w domu od mamy, taty, dziadka, babci, to ta młodzież jest w zespołach, tańczy, śpiewa. Jeżeli to w domu umarło, to bardzo trudno jest mówić o tym, że młodzież interesuje się czymkolwiek. Nie tylko folklorem, czymkolwiek. Na pewno wszyscy widzimy te wpatrzone oczy w telefon i czym się interesują, Bóg raczy wiedzieć, na pewno nie folklorem. Mówimy już właśnie o młodym pokoleniu i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą wy organizujecie. To jest oczywiście Festiwal Dzieci Gór. Proszę o tym festiwalu więcej opowiedzieć, bo w tym roku już bodajże 31. edycja. Tak, w tamtym roku 30. jubileuszowy festiwal Święta Dzieci Gór, niezwykłego festiwalu, największego w tej chwili na świecie, ale też i o jedynego takiego o takim scenariuszu. Ponieważ my sprowadzamy z różnych destynacji zespoły dziecięce, w tym roku to będzie Kostaryka, Kolumbia, Sri Lanka, Macedonia, Węgry i parujemy je tutaj zespołem polskim, odpowiednikiem
i kamracimy ich. Co to znaczy kamracimy? To takie słowo regionalne, ale to chodzi o to, że my ich zaprzyjaźniamy. Uczą się nawzajem swojej kultury, swoich tańców, mają wspólne występy, mają w ciągu siedmiodniowego festiwalu swoje dni narodowe, mają swój koncert finałowy, który razem przygotowują. Zwiedzają Małopolskę, Polskę, odwiedzają różne ciekawe miejsca, Kraków. W tamtych latach byli wielokrotnie w kopalni soli w Wieliczce, kopalni soli w Bochni, w tym roku będą w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Więc co wiemy? My wiemy o tym, że jako dorośli te dzieci z różnych tych krajów świata wracają do Polski. Też dzięki temu, że jako małe dzieci byli tutaj na tym festiwalu. Barwny, kolorowy festiwal. Zapraszam wszystkich Państwa od 21 do 27 lipca. Nowy Sącz, amfiteatr w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu. Na pewno warto, bo to nie tylko folklor karpacki, no ale jak pan powiedział, z całego świata. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy. Piotr Gąsienica był naszym gościem. Ilonko, czy ty czujesz, co tutaj się dzieje obok nas? Czuję tę baraninę, tak? Czuję. Widzę Karola, który tutaj też takim tanecznym krokiem zmierza do tej baraniny. Karolu, powiedz, jaki to jest etap? No i drodzy Państwo, już się zaczęło to, co jest najbardziej przyjemne, czyli już samo pieczenie. Najgorsze to zawsze uwiązać tego baranka na tego krojca, tak żeby on sobie tak wisiał bezpiecznie, żeby mu się nic nie stało, ale zerknijmy, co tam się już dzieje. Bardzo ładnie zaczyna to wyglądać, a szczególnie z tej strony, drodzy Państwo, poproszę pana kamerzystę, żeby pokazał nam baranka, jak on już wygląda. O, tutaj. I teraz przyszedł ten czas. Pierwsze skroplenie. Woda z cytryną. I tak będziemy to skraplali cały czas. Cały czas. Parę takich obrotów. I ten baranek będzie naprawdę wyglądał doskonale. Na tyle, żeby już go nawet i spróbować. Za chwilę będę solił. A potem przygotuję taką specjalną marynatę, którą będę nacierał owego baranka. Ale jest już bardzo ładnie. Co jest ważne? Ważne jest zapięcie. Musi być zapięty za łopatki. Najlepiej drutem przeciąć wręcz tą łopatkę. Są jeszcze dwa łączenia tutaj przy kręgosłupie, czyli na schaby, na polędwice. I cztery połączenia z łopatkami, ze udźcami. Tak, żeby on na pewno nam na ognisku nie spadł, no bo to by się zmarnowało dobrodziejstwo. 15 kg doskonałego mięsa. Spaliłoby nam się, a nam się nie spali i będzie bardzo, bardzo pysznie. Hej, bystra woda! Dziękujemy ci, Karolu. Karol robi nam smaka cały dzień i będzie go na pewno robił, a my jesteśmy cały czas w tym pięknym górskim otoczeniu. Za nami oczywiście piękne góry, jesteśmy w Małym Cichym, a z nami, drodzy Państwo, teraz burmistrz Szczawnicy i porozmawiamy o Szczawnicy, pan Bogdan Szewczyk. Dzień dobry, panie burmistrzu. I od razu moje pierwsze pytanie, czy sezon w Szczawnicy już się rozpoczął? Tak, dzień dobry wszystkim. Sezon Szczawnicy rozpoczął się, gdyż on ma taki cykl, jest powiązany troszeczkę ze słowem Dunajcem, chociaż wiadomo, zima i lato, ale generalnie, jak już jesteśmy teraz przy lecie, to on jest powiązany z rozpoczęciem spływu Dunajcem i tak jak już poprzednio flisacy mówili, zaczyna się 1 kwietnia i kończy się ten okres letni ostatniego października. Tak jest, taki cykl właśnie w naszym pięknym uzdrowisku w Szczawnicy, ten sezon letni. No właśnie, proszę powiedzieć, no bo często góry i też Pogórze kojarzy się z masą turystów, z wielką liczbą ludzi, którzy chcą przyjechać, no bo oczywiście mamy piękną tą Polskę naszą, no i chcą tutaj spędzać wolny czas. Kiedy tak naprawdę najlepiej przyjechać właśnie w te rejony, żeby już było ładnie, no a żeby tych ludzi może aż tak dużo nie było? Właśnie miałem powiedzieć, najfajniej jest wtedy, kiedy nie ma turystów.
No idealnie, no to jest wiadomo lato, prawda? Lipiec, sierpień, wrzesień, ale nie ukrywam, że ten okres taki niesezonowy jest bardzo piękny. Nie ma turystów, więc nie ma kolejek, nie ma tłoków. Wszystko jest dostępne. No i pogoda też w maju, w październiku jest idealna. A też ten okres taki pozasezonowy dostarcza więcej atrakcji niż stresu, bo wiadomo, jeśli jest jakby nawał turystów, troszeczkę jest stresu, także zapraszamy po sezonie, przed lipcem i po wrześniu. No tak najlepiej bez turystów, nie? No właśnie. Wiesz, no ja rozumiem pana burmistrza, dlatego że sama wybieram się w górę wtedy, kiedy jest jednak pusto. A no nie ma co ukrywać, ten sezon wakacyjny, no on jednak tutaj przyprowadza turystów, ale nie tylko takich turystów, którzy chcą chodzić po górach. Panie burmistrzu, Szczawnica to jest miejsce uzdrowiskowe, czyli jakbyś się chciał wybrać do sanatorium, to zapraszamy do Szczawnicy. Tak, Szczawnica to też piękne uzdrowisko na południu Polski. Leczymy właśnie wodami zdrojowymi, no i też naszym mikroklimatem. Także nie tylko natura. No i oprócz tych wód zdrojowych mamy też piękne trasy rowerowe. Taka słynna Wylodunaj jest już, naprawdę polecam, coś niesamowitego. Także jest tego trochę. Szlaki górskie, te trasy rowerowe, spływ Dunajce, więc myślę, że super. Proszę powiedzieć, turyści, no oczywiście licznie przyjeżdżają w góry do Pogórza. Czy to są głównie turyści z Polski, czy jednak faktycznie tych turystów z zagranicy mamy coraz więcej? No a jeżeli już przyjeżdżają z zagranicy, no to głównie z jakich krajów? Czy to faktycznie są te nasi sąsiedzi, czyli Niemcy, Czesi, Słowacy? Generalnie większość grup turystów jest z Polski. Aczkolwiek bardzo dużo mamy Niemców, mamy Słowaków, mamy gościa, tak, lubimy zwierzęta, więc tych turystów jest też spoza granic kraju, ale generalnie dominują Polacy. Też trzeba tutaj powiedzieć o tym, że okres wakacyjny to jest taki, kiedy często zastanawiamy się nad tym, w które miejsce gór, w które miejsce południowej Polski chcemy się wybrać. Panie burmistrzu, dlaczego to właśnie Szczawnica powinna być tym pierwszym wyborem? No ja muszę tutaj trochę stanąć w obronie portfeli Polaków. Nie ma co ukrywać. W Polsce odpoczywać najtaniej nie jest. To są to tak zwane paragony grozy, tak, które gdzieś się tam Zarytkę pojawiły. Nad morzem. Ojej. No, gdzieś przejawiają się w mediach te takie słynne teksty właśnie o paragonach grozy. Myślę, że to stereotyp. Gdzieś tam może komuś się coś takiego przytrafiło, ale w większości naprawdę te ceny są umiarkowane. W naszej części regionu, w Pieninach, w Szczawnicy, to już w ogóle te ceny są umiarkowane, więc myślę, że tym was nie odstraszymy, was drodzy turyści, i was serdecznie zapraszamy. Także tutaj ten region Pienin, Szczawnicy jest naprawdę tak umiarkowany, przystępny cenowo, że będzie dostępny dla każdego. Oczywiście pan jako burmistrz Szczawnicy, no nie może pan reklamować innego miasta, innego miejsca niż Szczawnica, ale tak... Po co nam promować konkurencję, prawda? Ale tak zapytam, co właśnie... Nie zauważyłeś tak, tego, że tak, wszyscy się znają z różnych tutaj regionów, z różnych miast, wszyscy się znają, mówią do siebie po imieniu, więc myślę, że pan burmistrz zaprosi też do innych regionów dzisiaj zajrzymy. No ale właśnie może jeszcze niech pan powie, co obok tej Szczawnicy, oprócz tej Szczawnicy, no i oczywiście oprócz Zakopanego, bo to takie bardzo wyświechtane i znane, co jeszcze warto zobaczyć właśnie tutaj w tym naszym rejonie? Tak, jeśli już mamy pominąć Zakopane, to tutaj ten region, nasz Pienin, piękny region, gdzie oprócz tej naszej Szczawnicy, którą tak tutaj próbuję przemycić, mamy właśnie piękne zakątki jak Czorsztyn, Nidzice, gdzie piękny zamek, kolejna miejscowość turystyczna, Kluszkowce, także Łapsze Niżne, Sromowce Niżne, tego jest bardzo dużo. Także ta sama Szczawnica jak najbardziej, ale nie ukrywam, że wokół naszej tutaj gminy jest też bardzo dużo tych pięknych terenów. Panie burmistrzu, bardzo dziękujemy. Myślę, że jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, czy tutaj wybrać się w góry, no to chyba pan burmistrz je zupełnie rozwiał. No bo to nie musi być Zakopane, to nie musi być Małe Ciche, chociaż do Małego Cichego i do Zakopanego oczywiście serdecznie państwa zapraszamy, no ale właśnie też do Szczawnicy my i pan burmistrz również zapraszamy też na nasze kolejne spotkania.
Ja wiem jedno, że jak będę szukała miejsca uzdrowiskowego, to na pewno do Szczawnicy zajrzę. Bardzo dziękujemy, panie burmistrzu. Bogdan Szewczyk, burmistrz Szczawnicy. Dobre też ćwiczenie na dykcję. Szczawnica, burmistrz Szczawnicy. Poćwiczymy po programie, a my widzimy się, szanowni państwo, o 11:35. Zapraszamy serdecznie. Porozmawiamy między innymi o Regionalnym Teatrze w Bukowinie Tatrzańskiej. Do zobaczenia.